ja widzę, że jest pan jednak podatny na muzykę, taniec i śpiew. Wampie! Piraci to są ludzie nadal wrażliwi. To ciągłe obcowanie z naturą. Tak. Fale wzburzone, ryby latające, nostalgia, melancholia. Rozumiesz? Tak. Ja między jednym a drugim rozmójnictwem broń odkładam, za pióro chwytam i wiersze piszę. Niemożliwe. Lepsze jak? Nie, mogę przeczytać takie dwa wierszyki. Limeryki, proszę ciebie, w których występuje bliskie memu sercu środowiskowe. No tak, poeci wodę leją też, proszę bardzo. Ja mam taki scenariusz. Tak? Ja już wtargnę. Rozumiesz, ja opanuję jednostkę pływającą. To dla uspokojenia załogi i pasażerów zrobię im takie 5 minut z literaturą. Słuchaj, proszę bardzo. Długie lata z ważną kartą siedział wędkarz twardo nad brdą. Nic nie złowił, się zniechęcił. Szukał jeszcze szczęścia w drwęcy. W końcu rozpił się nad wartą. A ładne i te rzeki tak ładnie przepływały. Mocne, co? Mocne, bardzo, bardzo. A teraz posłuchaj. Pewien ratownik w Pieczyskach, piękny był jak filmowy artysta. Dziewczyny aż z koło brzegu przyjeżdżały, by się topić u niego. Była nawet zapisów lista. Do tego silnie panie. Zapisów lista. A ja też chcę się zapisać, ja też chcę! Ja też! Przepraszam, a pani z koło brzegu może? Ale gdzie? Z mą Kowalska! Ale... Jak kobieta żwawaciarska, to na pewno z mą Kowalska. Tak, zgadzam. A jak siedzi niczym mumia, to wiadomo, spod, oj, a to Myśka powiedzie. Ale niech pani nie tej wojny. E, panie, a ten to co, z Parady Równości się urwał? To jest rekonstruktor historyczny, pirat śródlądowy. A. No, Kasia się chyba od ruskiej wycieczki odłączyła. Konstruktorka historyczna z kołchozu. Zaraz, chwileczkę, ja nie jestem żadną reproduktorką. I to prawdziwą artystką ludową. Ale oczywiście, no, że tak. Nazywam się Genovefa Stolnica, co wszystkich ludzi swym śpiewem zachwyca. Zarobą za śpiewą. Pamiętam. Boboki, grajta. Ale nie długo. Ale cicho, bądź pani. Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska, poleciałabym ja za Jaśkiem do Śląska. Ale nie polecę, bo mi się nie śpieszy, żeby się przyłączać do niemieckiej Rzeszy. Na przepłukanie. No to zostań. Dziękujemy bardzo. My jesteśmy pod takim wrażeniem, że musimy coś wziąć, coś na przepłukanie.